Według danych udostępnianych na stronie Ministerstwa Finansów, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2014 roku wyniosło 7,5133 razy 10 do 11 zł. Według głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności Polski pod koniec 2013 roku wynosiła 3,8496 razy 10 do 7. Korzystając z tych oszacowań, oblicz wielkość długu przypadającą na jednego mieszkańca. Rachunki przeprowadź używając notacji naukowej. Wynik podaj w zaokrągleniu do czterech cyfr znaczących i przedstaw go w dwóch postaciach. Z użyciem notacji naukowej i w postaci dziesiętnej. No, czyli takiej postaci zwykłej liczby, do której jesteśmy przyzwyczajeni. No dobrze. Czyli mamy tutaj podaną pewną kwotę. Ile wy wynosiło zadłużenie Skarbu Państwa? Całe zadłużenie. No i mamy podaną liczbę ludności. Teraz pytają nas, jaka część tego zadłużenia przypada na jednego mieszkańca. No to trzeba po prostu podzielić kwotę tego długu przez liczbę mieszkańców. No i dostaniemy wtedy liczbę, która nam powie ile, jaka część tego długu przypada na jednego mieszkańca. Czyli musimy podzielić liczbę 7,5133 razy 10 do potęgi 11 złotego. Przez liczbę ludności w Polsce, która tutaj mniej więcej w tym samym okresie jest oszacowana jako 3,8496 razy 10 do potęgi 7. No to trzeba to podzielić. No i teraz ja tutaj skorzystam z tego, że mam tę notację naukową, że te liczby są w takiej postaci zapisane i wykonam dwa oddzielne dzielenia. Najpierw podzielę te dwie liczby przez siebie, czyli zapiszę to jako iloczyn dwóch ułamków, czyli to będzie 7,5133 podzielone przez 3,8496 i razy ta druga część, a ta druga część to będzie to, czyli to będzie 10 do 11 podzielone przez 10 do 7. No i tu jeszcze mamy złotego, wynik wyjdzie nam w złotych. No dobrze. To teraz tak, to dzielenie sobie wykonam na kalkulatorze. Czyli muszę podzielić 7,5133 przez 3,8496. To ile to będzie? To będzie 1,9 5, 1, 7, ale oni chcą, żebyśmy zaokrąglili to do czterech cyfr znaczących. Czyli to będzie zaokrągli do czterech cyfr 1,95, i tutaj po jedynce jest siódemka, czyli muszę tutaj zaokrąglić do góry, będzie 2, czyli 1,952. Czyli to się równa 1,952 razy. No i razy co? Tutaj mam dzielenie dwóch takich wyrażeń wykładniczych, gdzie mam tę samą podstawę. Może tu sobie z boczku napiszę. Mam 10 do 11 podzielić przez 10 do 7. No a dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli to jest 10 do 11 razy odwrotność tego. Odwrotność to znaczy, że zmieni nam się wykładnik na przeciwny. Czyli razy 10 do minus 7. Czyli mam takie mnożenie. No i teraz mogę tutaj, korzystając z własności funkcji wykładniczej, napisać to w takiej postaci, że to jest 10 do potęgi 11 odjąć 7. Bo jak mam mnożenie takich wyrażeń, które mają tę samą podstawę, to wykładniki po prostu się dodają. 11 dodać minus 7 to jest 11 odjąć 7, czyli to będzie 10 do potęgi czwartej. Czyli tutaj muszę wpisać w wyniku, że to jest 10 do potęgi czwartej złotego. No i już mam mój wynik, który mi mówi, że z dokładnością do czterech cyfr znaczących ten dług przypadający na jednego mieszkańca jest równy 1,952 razy 10 do potęgi czwartej złotego. No i ten wynik mam już od razu w postaci naukowej, czyli zrobiłem tę część. No a teraz jeszcze muszę znaleźć Postać taką dziesiętną tego, tego wyniku. No to jak to zrobić? No trzeba wykonać to mnożenie. Trzeba pomnożyć liczbę 1,952 przez 10 do potęgi czwartej. Czyli razy 10 do potęgi czwartej. No ale wiemy, że mnożenie przez 10 oznacza przesunięcie przecinka o jedno miejsce. W prawą stronę. Czyli ten przecinek, może napiszemy tutaj, że to jest 1, 9, 5, 2. Czyli ten przecinek z tego miejsca, jak pomnożymy przez 10, przesunie się w to miejsce. Następnie, jak pomnożymy jeszcze raz przez 10, tutaj mnożymy przez 10 4 razy. 10 do 4 znaczy, że mnożymy przez. 10-4 razy, razy, 10 razy 10 razy 10 razy 10. Czyli jak pomnożymy przez 10 do drugiej dwa razy przez 10, to się przesunie przecinek o dwa miejsca, czyli wyląduje tutaj. Jak, się, jak pomnożymy przez 10 do trzeciej, to się przesunie jeszcze o jedno miejsce w prawo, czyli tutaj, a jak pomnożymy jeszcze raz przez 10, to się przesunie tutaj. Czyli przesunie się przecinek o 4 miejsca w prawą stronę, czyli tutaj muszę dopisać jeszcze jedno 0. I dostaję ten wynik w postaci poza dziesiętnej, że to jest 19 tysięcy 520. Czyli to jest 19 520 zł. Tyle przypada długu na każdego mieszkańca Polski, wliczając w to wszystkich dorosłych, dzieci, wszystkich obywateli.